Piła 10 jest 10 częścią, jak sugeruje sama nazwa, serii, ale jednocześnie jest częścią umiejscowioną pomiędzy pierwszą a drugą częścią Piły. A więc jest Midquelem, bardzo ładna nazwa, bardzo mi się ta nazwa podoba, który opowiada nieznaną jak dotąd historię z życia Johna Kramera. Johna Kramera, który na tym etapie historii jeszcze żyje, bo ta akcja dzieje się, pojawiają się informacje w filmie, że dzieje się gdzieś po pierwszej fazie działalności Jigsawa, czyli zakładamy, że to jest okres 2005-2006, a więc no 17 lat temu. I ta akcja dzieje się w momencie, kiedy John Kramer zdiagnozowany jest z terminalnym stadium raka mózgu. Raka mózgu, którego nie można wyleczyć, nie ma jak po prostu wyleczyć, więc staje się coraz słabszy, ale jednocześnie nie chce pogodzić się z tym, że czas na niego nadchodzi. Nie chce pogodzić się z tym, co mówi mu lekarz, że być może czas odpuścić, przejść na emeryturę i poświęcić się spędzaniu jakościowo ostatnich miesięcy swojego życia. John Kramer oczywiście się nie poddaje i jeden z jego kumpli z grupy wsparcia osób terminalnie chorych na raka mówi mu, że on został magicznie wyleczony. Magicznie wyleczony w bardzo innowacyjny sposób, w innowacyjnej terapii, która łączy w sobie lekarstwo, koktajl lekarstw i operacje usunięcia zainfekowanych tych rakotwórczych tkanek. Więc John Kramer bardzo się podjarał i stwierdził, że też chce. No i wybiera się, dogaduje się z panią doktor Cecilią Pederson i wybiera się do Meksyku, aby przejść terapię. W tym momencie John Kramer tylko po pierwszych swoich zwrotniach tylko fantazuje na temat kolejnych. I tutaj rzecz, która mi się nie podobała i nie podobała się chyba wszystkim zaangażowanym jakoś mocniej w tę serię, bo ta pułapka z plakatu, czyli ten odkurzacz przyczepiony do oczu, który wysysa oczy w konsekwencji ofierze, to tylko mokry sen Johna Kramera, która tylko potencjalne przedstawienie jego miejsca umysłowego, w którym się znajduje i w którym w sytuacji, jakiej jest i jak się czuje, jak postrzega świat, a jednocześnie nie ma absolutnie miejsca ta pułapka w filmie, w rzeczywistości. John Kramer się wybiera do Meksyku, no i przechodzi operację. Pani doktor mówi mu, że jest wyleczony, jest zdrowy, co okazuje się oczywiście nieprawdą. To muszą się pojawić tutaj spoilerów, bo ta fabuła wydaje się z jednej strony ciekawa, bo pokazuje Kramera jako człowieka, ale z drugiej strony wydaje się niedorzeczna, bo my wiemy, co się wydarzy. Że on wcale nie zostanie wyleczony. Bo skoro jest to film, którego akt dzieje się pomiędzy pierwszą a drugą częścią, no to dlaczego, w jaki sposób miałby zostać wyleczony? Więc tak, staje się, okazuje się, że po prostu to skamerzy, którzy wyciągnęli z niego $250,000, więc John Kramer postanawia się zemścić i przy pomocy dojść pana detektywa, który jak wiemy będzie jednym z naśladowców, następców Jigsawa w kolejnych częściach, udaje mu się zlokalizować wszystkie osoby odpowiedzialne za ten scam, no i rozpoczyna się gra. I szczerze powiedziawszy, nawet te pułapki, te testy przygotowane przez Jigsawa nie są jakoś szczególnie spektakularne, dlatego że finałowym, oczywiście ofiary są testowane w skali ważności, w skali tego, ile złego zła wyrządziły i jaka była ich rola w tym całym przedsięwzięciu, jakim było wyleczenie Johna Kramera. Więc na początku testowi zostaje poddana meksykańska pielęgniarka, później meksykański anestezjolog, jako trzecia Gabriela, która tak naprawdę miała najmniejszy udział i dostała najłatwiejszy test, musiała sobie tylko połamać rękę i nogę, żeby przeżyć, co robi. No i na końcu przychodzi czas na test pani doktor Cecilii Pederson, który... To akurat było w miarę fajnie napisane, bo było prosto, bo tak naprawdę Piła, szczególnie ta część, to tak naprawdę jest makabryczna zagadka zamkniętego pokoju. Więc to jest kryminał, który jest po prostu kryminałem gore, gdzie wszyscy są tak naprawdę, gdzie 90% ludzi to są po prostu złe osoby. John Kramer i Amanda, czyli tak naprawdę jego pomocnica i też kolejna
w hierarchii dziedziczenia tytułu Jigsaw'a pomaga mu, bo John Kramer jest tak słaby, że nie dałby sam rady, pomaga mu i przychodzi etap testowania pani doktor. Tylko że John Kramer daje jej, to akurat mi się podobało, John Kramer daje jej wiele szans na udowodnienie, że nie jest tak naprawdę aż tak złą osobą. Na przestrzeni całego tego filmu myślę, że ze trzy razy mogła udowodnić, że chce się zmienić, że dostała nauczkę i że może się wykaraskać, ale z żadnej z nich nie skorzystała. Za każdym razem podejmowała najgorszą decyzję z punktu widzenia etycznego, moralnego, za co poniosła w finale karę. I to taką właśnie bardzo ciekawą karę, bo teoretycznie nie umarła, ale została unieruchomiona. I jeśli chciałaby się z tego unieruchomienia wydostać, to wówczas by umarła. Więc została tak trochę usztywniona, że każda jej inna decyzja niż zatrzymanie się i powolne umieranie z głodu, suszy i zmęczenia powoduje śmierć natychmiastową. Więc to tak ciekawie wymyślono. Natomiast w tym filmie jest jeszcze jedna rzecz, bo mamy scenę po napisach, która jest trochę dziwnie wkomponowana w to kontinuum, no bo nie ma trochę sensu, dlatego że druga część filmu zaczyna się tam, gdzie skończyła się, dokładnie tam, gdzie skończyła się pierwsza, jeśli dobrze pamiętam. Scena po napisach sugeruje, że jesteśmy tam, gdzie działy się akcje pierwszej części i początek drugiej części, ale z osobą, której tam absolutnie nie było. Więc ktoś tutaj czegoś nie wymyślił. Albo ja źle pamiętam. Więc to jest taka ciekawostka. I też bardzo ciekawa rzecz, bo ten Midquel prawdopodobnie miał służyć temu, że jeśli twórcy będą chcieli kontynuować historię, ale nie z innymi Midquelami, tylko skupić się na zrebootowaniu małemu tego uniwersum i tworzeniu kolejnych części w teraźniejszości, to mają ku temu świetną okazję. Bo pojawia się postać małego, ja wiem, 8-letniego, 10-letniego chłopczyka, Carlosa, który przez przypadek zostaje poddany próbie zamiast doktor Cecily, bo ta przechytrzyła Kramera i Amandę i jest taka podwójna pułapka, podwójny test, w którym bierze udział Kramer i mały Carlos. I Carlos przeżywa, zachowuje się bardzo spokojnie, mimo że wylewają się na niego hektolitry krwi i na końcu John daje mu pieniądze, które odbił od doktor Pederson. I ciekawe jest to, że mają znakomitą furtkę, bo jeśli ta akcja tego filmu działa się powiedzmy te 15-17 lat temu, no to teraz ten chłopak jest dorosły. Więc tak naprawdę, jeśli on widział w Kramerze, widział dobrą stronę Kramera i jakby rozumie filozofię działania Kramera, no to tak naprawdę nowym Jigsawem w bardzo prosty sposób, w najprostszy z możliwych sposobów, może stać się dorosły Carlos. Co jest w ogóle tak głupie, ale jednocześnie tak sprytne, że to mnie powaliło w finale tego filmu najbardziej. I co ciekawe, muszę przyznać, że pierwsze dwa testy no są obleśne. To trzeba przyznać, bo w pierwszym trzeba jakby próbą jest odcięcie sobie nogi i wyciągnięcie szpiku kostnego. To wyglądało, no można było patrzeć przez oczy. Drugim testem natomiast jest wycinanie sobie narzędzia mózgu. Więc to też mogło być okropne. Ale pozostałe testy i też test, który ma miejsce tak naprawdę przed głównym testem całej tej ekipy, nie są wcale jakoś szczególnie okropne, makabryczne. Więc ten poziom makabryczności się zmienia w trakcie filmu, więc na pewno nie mogę powiedzieć, że bawiłem się źle. Ten film, wiedząc jak byle jaka jakościowo jest ta seria, oczekiwałem byle jakości i dostałem taką byle jakość plus, co jednak sprawia, że
spodziewając się mierności, dostałem trochę więcej niż mierność, więc nie mogę powiedzieć, żebym był jakoś szczególnie niezadowolony. Więc dla tych, którzy oglądają ten fragment jako materiał na kanale, dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, czy Psa X widział X, czy też Piła 10 się wam podobała, co myślicie o tym filmie. Napiszę w tytule, że jest to materiał spoilerowy. No to tyle ode mnie.